Hej, ja jestem Juno i lecimy z kolejnym odcinkiem z serii. Zagrajmy w Mass Effect 2. Tak, bardzo mnie. Bardzo mnie to wszystko cieszy, ale najpierw właśnie jakieś wyewoluowane, jakieś super, nie wiem. Wy co zrobione? A, słoneczko. Wyekwipowane gety jakieś, kurde. O, tutaj coś może ciekawego. Żołnierz wspomniał o ładunkach wybuchowych. Jeśli znajdziesz, będziemy mogli wysadzić ten gród w cholerę. Tak, to by się przydało, co? Tylko, że najpierw zniszczmy tu kogo się da. Tak, wszelkie te wredoty. Jakieś takie odporne dosyć chyba. Zaraz, mamy tutaj coś fajnego, prawda? Jezu, co to za... Dobra, czy ja mogę się gdzieś tu schować? Zaraz zginę, świetnie. Ej, ten jakiś taki mocny mi się wydaje, ten. Amunicja specjalna, no dobra. Jest tam któryś jeszcze, czy nie? Dobra, podbiegnijmy tam. Jejku, ależ bym z chęcią jakąś jeszcze amunicję znalazła, tak dużo, dużo więcej. Skrzynka, ale tu coś widzę. Dobra, gdzie jest nasz cel? Tam gdzieś, w środku. No tak, mogłam się tego spodziewać. I co to jest? Ładunek wrogowy w pobliżu, ale... Gdzie niby w pobliżu? Ja ich nie widziałam. No, pewnie, że nie widziałam. Bo dopiero przybiegają. Mówisz? Ej! To jest nie fair. Takie spychanie mnie od osłony. I zaraz. Zapomniałam o mojej herbatce. Dobra. Nie wydaje mi się, żeby tutaj ktoś jeszcze był, więc może już teraz mogę tutaj coś podziałać. Mogę? Tak. Jeden z dwóch. No to pytanie, gdzie jest drugi? Tutaj oczywiście zaatakują mnie zaraz. Tam gdzieś jest cel zaznaczony. Ojej, z tym może być większy problem chyba. Albo i nie. Dobra. Nie, przeceniłam go. Zaraz. A, tu jakiś przyjemniaczek. Zaraz, tamten leci. A tu jakiś... A, już martwy. Dobra, nie zauważyłam, że zginął. Tak, bardzo szybko ginął. Tu, ale ten ostrzał ich leci z każdej strony. Szybkie są strasznie. Aż zapomniałam. Jest tu i dużo ich. To... Tak, wiele czynników na to, żeby jakby co swoją porażkę uzasadnić. Dobra, spróbujmy tego. No, na tego to może jakoś tak nie zadziałało, tak jakbym sobie życzyła, ale zaraz... A, trzeba się ukryć, rozwalić. Ale ich dużo. Dużo czy nie, to w sumie... I tak wszyscy są do zabicia, prawda? Dlaczego ona nie chciała przyładować jak trzeba? Hej! Zniszczmy go! Zniszczmy! Zniszczony, zniszczony. Jeszcze jakiś get gdzieś się czai na mnie, czy nie? To szybko, biegiem. To słońce jest naprawdę paskudne. I nasz dalszy cel jest tam, tak myślałam. No jasne. Gety stoją na jego straży. Dobrze przynajmniej, że nie musimy walczyć w pełnym słońcu. Shepard, a ty sieć może za jakąś zasłoną, jak trzeba, a nie tak byle gdzie.
A tutaj... dużo ich, dużo. Dobra, stamtąd idą. Co my zrobimy? Może wyrzucimy ich w powietrze? Na tego to trochę nie podziałało chyba zbyt dobrze, ale to nic. Ej! Jesteś niewidzialny, ale i tak bardzo dobrze cię widzą. Idealnie na tyle, by zabić. I co? Już wszystkie? Dobra, czyli... wyjdźmy, to trzeba... Chwileczkę jeszcze. Ciekawe, co ona też wykombinowała. O, jeszcze stacja medyczna, dobra. Tylko, co ja mam? Zaraz, dziennik Talii. Potrzebujemy próbki rdzenia, żeby ustalić, w jakim tempie nasila się promieniowanie. Ale wszystkie nasze przyrządy... Dobra, tylko co ja mam? Aha, teraz to mam z getami dalej walczyć i się nie zastanawiać tu nad życiem. Gigantus jakiś, behemogetów, co? Behemota to ja słuchać lubię, ale... takiego getowskiego behemota to ja nie wiem. Język mi zaczyna się aż plątać przez to wszystko. To jest tak napchane akcją, atakiem i amunicją, że aż... Dobra, to otwórzmy sobie. Zaraz. O, tutaj. Jasne, tylko na razie lepiej stąd uciekajmy. Nie stoicie za blisko, mam nadzieję. Myślałam, że to będzie bardziej widowiskowe. No ale dobra, chyba warto zapisać. Tak na wypadek, bo autozapisom to ja średnio ufam. Dobra, drzwi. Tak po prostu. Nawet nic nie trzeba hakować, aż dziwne. Wow. O kurde. A masz. Nie ma to jak wyżyć się na konającym getcie. Dobra, tam. Czy to budowle Quarian? Sprzed czasów, kiedy dostali w tyłek? Co mogło przyciągnąć Quarian tak daleko w przestrzeń getów? Kolejny dziennik Talii. Dobra, to trzeba przesłuchać. Jej, no jestem w oddali, ale... O. Dobra, to hakujmy w tym czasie. To tutaj... kółeczko. O, jak blisko. Tu gdzieś to było. Aha, tu będzie kółeczko. O, jak miło. No i baza jakoś się specjalnie nie kwapiła chyba zgłosić. Zaraz, tutaj mamy konsolę jakąś. Halo? Jest tam kto? Talii, tu Shepard. Shepard? Nie, żebym się skarżyła, ale pojawiasz się w najmniej spodziewanych momentach. Już tak mam. Co robisz w środku przestrzeni getów? Akurat byłam w pobliżu. Pomyślałam, że przyda ci się pomoc. Dzięki, że tu jesteś, Shepard. Tak dobrze usłyszeć twój głos. Ja wiem. I resztka jego oddziału doprowadzili mnie do obserwatorium. Z twojej pozycji należy przejść przez drzwi, a potem przez pole. Mam potrzebne dane i na razie jestem bezpieczna, ale na zewnątrz jest dużo getów. Jakie badania tu prowadzi? Chodzi o tutejsze słońce. Starzeje się szybciej niż powinno. Opowiem ci więcej, kiedy nie będzie do nas strzelało tyle getów. Tak, to mądre wyjście. Chyba ktoś zamknął drzwi przed getami, a konsola jest uszkodzona. Możesz je otworzyć od swojej strony? Zobaczmy. Tak, proszę. Powinny być już otwarte. Uważaj na siebie, Shepard. I proszę, zrób wszystko, żeby Rigar przeżył. Jakiś Rigar, no proszę, proszę, czyżby... Dobra, może bez gdybania. Na razie lecimy z tym, co mamy zrobić.
pytanie, co mamy zrobić? Właśnie, na razie to chyba... Zobaczyli nas. Przeprzeć się przez to wszystko. Przedrzeć się przez, dokładnie i to. Sądy małe. Są wkurzające jak komary chyba, co? Nie tylko sądy, już widzę. Dobra, ten się mi panoszy za bardzo coś. Nie wiem, dlaczego nie mogę go ustrzelić z tamtego miejsca. Wow, ależ mnie tutaj zaraz... Nie, proszę, nie zabijajcie mnie. No jasne. Moje prośby... Wiadomo, gdzie sobie mogę wsadzić. Aż się wody musiałam napić, żeby trochę nerwy uspokoić. Nie no. Żartuję. Przyzwyczaiłam się do takiego umierania co parę sekund właściwie. A od tego miejsca... No dobra. To powiedzmy, że mam możliwość jakoś rozegrać to lepiej. Zauważono nas. No i dobrze. To znaczy tylko jedno. Spróbujmy jakoś tędy przebiec. Co ja będę... Wow! Dobra, jest tu. Auć. Dobra. Ostrożnie. Nie mam zamiaru się wychylać. Ale naparza. No i po co? No tak, te sądy. Ten leci. Ale w sumie nie, on nie jest aż tak mocny, jak wygląda. Grunt to strzelać i w sumie się tam nie przejmować niczym. Nie wątpią. Dobra, niechże to nie wstanie lepiej. Ej, znowu te komarzyska mechaniczne mnie atakują. Spadać i wybuchać. Ale tu tego dużo. Właściwie od kiedy sądy atakują? Dobra. Ja się może ukryję, poczekam sobie chwilę. Lecimy dalej, oby tylko nie w słońcu. Dobra, przyładować trzeba. Dobra, tu jest dużo słońca, ale przebiec szybko chyba można. I nawet nikt nie atakuje. To miłe. Tutaj pewnie będą się czaić. Albo i nie. O. Super. Hakowanie. Tego mi trzeba było właśnie teraz. Kółeczko jakieś. O, tutaj. No i pięknie. Jak zwykle, szybciej niż myślałam. Jak nie myślę, co ja właściwie mam robić, to od razu lepiej mi wszystko idzie. Czyli już do konsoli. Brzmi co najmniej źle, powiem tak. Dobra. Zawsze musi być pod górę. Już się przyzwyczaiłam. Auć! Dobra. Tak. Oj. Może trochę się ukryją. No właśnie. Podbiec pewnie by jakoś się przydało do niego, co? Tutaj! Skryjcie się! Idź w pokoju! Shepard, czekaj! Schowaj się, zanim ten kolos coś wymyśli! Nadal nie mam pojęcia, co tu robić, ale przyjmę każdą pomoc! No i słusznie. Ali jest w tamtym budynku. Gety zabiły resztę mojego oddziału i próbują się do niej dostać. Zdołałem tylko odwrócić ich uwagę. No to teraz trzeba jest ich zabić. Jestem pewien, że ona nadal żyje. No, raczej, dobra. Getów jest prawie cały pluton, ale najgorszy... Dobra, to zabijemy go na początku. Kiedy tak się chowa, a jak próbowałem podejść bliżej, jeden z tych drani przestrzelił mi kombinezon. Zabić ich i tyle? Musimy dostać się do Talii. Jakieś pomysły? Jeden.
Nie bardzo mogę się ruszać, ale nadal potrafię naciskać spust. I mam wyrzutnię rakietową, której jeszcze nie usmażyło słońce. No i dobrze. Ty się zbliżysz. Ja zajmę kolosa. Może nawet zdołam zniszczyć jego tarczę. Przy odrobinie szczęścia uda ci się go wykończyć. Dość już zrobiłeś, Riga. Tak. Nie musisz poświęcać życia. Nie prosiłem cię o pozwolenie. Moje zadanie to zapewnienie bezpieczeństwa Talii. To najlepszy plan, jaki mamy. Dobra, obiecałam jej niby, że zrobię wszystko, by przeżył, ale... Spróbuję go ocalić, auć, tylko właśnie sama też bym chciała przeżyć. Chyba trochę za dużo amunicji zmarnowałam na niego. Ale to nic. Zaraz. Tu chyba powinnam się za czymś schować. Tak. To dość rozsądne chyba. Teraz tak, tam jest ten kolos. O, ranę. Dobra, Shepard, trochę ze złej strony się schowałaś, dziewczyno. Rozwalmy ich, proszę, proszę, rozwalmy, żebym już nie musiała tu, nie wiem, ginąć głupio. Zaraz, przydałoby się może tak ich jakoś ruszyć. Tak, niszczyciel. No to trzeba go zniszczyć. Pięknie, śpiewająco powiedziałabym. Dobra. Idealnie, teraz tak, szybciutko za amunicję, za to. Biegniemy. Dobra, chyba nie trafił. Czyli tak, weźmy to. O rany, jeszcze więcej getu. Tragedia jakaś. No ja nie wiem, w co ja się władowałam tak naprawdę. Zaraz, źle to rozegrałam. Naprawdę bardzo źle, ale to nic. Gdzie jest ten kolos? No, kolosie. Zginiesz zaraz. Rozwalać ten pancerz. No. No i z czym do ludzi, co? Moment. Zamknęłam drzwi, żeby nie dostało się tu więcej getów. No, chyba już. No i dobrze. To teraz jeszcze przeładujmy. Doskonale. Słońca tutaj też nie widzę, więc... O, zaraz tu coś chyba mogłam wziąć, czy mi się wydawało. Nie, to były drzwi. Dobra, to zanim do drzwi... No właśnie, to jeszcze wszelkie jakieś ogniwa i tego typu smakołyki. Nie wiem, czemu takie rzeczy nazywam smakołykami, ale to szczegół. Jakoś tak mi pasuje i koniec, kropka. Dobra. Takie przedłużanie tego wszystkiego też nam na dobre nie wyjdzie. Chodźmy wreszcie do drzwi. Chociaż nie wiem, czy nie powinnam tam do niego wrócić. Ale ej, jak przeżył, to przeżył, nie? Skończę tylko ściągać te dane. Tali, nie przesadzasz? Tylko dane. A życie? To dzień, co? Shepard. Gdyby nie ty, nigdy nie udałoby mi się wydostać z tego pokoju. Ta misja to porażka. Żałuję, że nie dołączyłam do ciebie na pochodzie wolności, ale nie mogłam pozwolić, żeby ktoś podejmował za mnie tak duże ryzyko. Cieszę się, że mogłam pomóc. Niezależnie od przyczyn. Kiedy już dostarczysz dane, chętnie zabrałabym cię na Normandię. Właśnie. Obiecałam, że doprowadzę tę misję do końca. Zrobiłam to. Mogę z tobą odejść i przesłać dane flocie. Tak. Jeśli admirałowie będą mieli jakieś zastrzeżenia, do diabła z nimi. To mi się podoba. Jak ginie reszta mojej drużyny. Nigdy więcej. Nie cała reszta drużyny. Jest! Przeżył! Ty żyjesz! Twoja dawna kapitan jest tak dobra, jak mówiłaś. Cholerny kolos nie miał szans. Jeśli będzie trzeba, Normandia może was... No właśnie. Całkiem fajna taksówka, co? Jeśli tylko znikniemy stąd, zanim dotrą posiłki, nic nam nie będzie. Właściwie nie polecę z wami. Dołączę do komandor Shepard. Przekażę dane Radzie Admiralicji i powiadomię ich o tym, co się stało. Jest twoja, Shepard. Pilnuj, żeby nic jej się nie stało. Szkoda, że nie można było na przykład jemu też zaproponować, żeby do nas dołączył. Ciekawe, czy to może jakiś, wiecie, może jakiś tam stalion, no ten tego, nie? Nie wiem.
Ciekawe, czy czeka nas jakaś rozmowa? A, no owszem. Cerberus widział nagranie swojej walki, Talizora. Chętnie widzielibyśmy cię w drużynie. Twoje umiejętności inżynierskie będą bardzo przydatne podczas misji. Nie wiem, kim jesteś, ale Cerberus zagroził bezpieczeństwu wędrownej floty. Pochlebstwa nic nie zdziałają. Właśnie dlatego tu jesteś, Tali. Potrzebuję ludzi spoza Cerberusa. Kogoś, komu mogę ufać. Nie brałem udziału w tym, co przydarzyło się wędrownej flocie, ale rozumiem twoją podejrzliwość. Mam nadzieję, że się rozwieje, kiedy zaczniemy razem pracować. Założyłam, że działasz pod przykrywką, Shepard. Że może nawet chcesz rozwalić Cerberusa. Kurde. Jeśli tak jest, to pożyczę ci granat. O! Jeśli nie, to zostanę tu dla ciebie. Nie dla... Tylko o to cię proszę, Tali. W razie potrzeby znajdziesz mnie w maszynowni. No i fajnie. Ja bym z chęcią z nią jeszcze porozmawiała. To nasza nowa sztuczna inteligencja. No weź, Jacob, już. Nie bądź takim sztywniakiem. Chodźmy, chodźmy do Tali. Tak dawno jej nie widziałam, że... Naprawdę, to aż dziwne, że można tak bardzo tęsknić za postacią z gry w zasadzie. No ale ja nie wiem. Ja tak mam i tyle. Dobra, winda, 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 winda. I do maszynowni lecimy. Z Jack pewnie też bym z chęcią pogadała zaraz. Nie no... Pokład należy właśnie do Jack, a Tali, gdzie może być Tali? Nie wiem. Tu? Nie no, pod pokładem to... Tu. Nie no, tu jest grunt. I z gruntem gadać nie chcą. Jak bardzo by ciekawy nie był, to no jednak... Gabi, Normandia jest rodzajem... Jest i nasza Tali. Shepard! Co mogę dla ciebie zrobić? Możemy porozmawiać? Rozwalając getty na Hejstromie, nie mieliśmy zbyt wiele czasu na rozmowę, prawda? Nie mogę uwierzyć, że zginęło tam tyle osób. Jeszcze raz dzięki za ocalenie Rigara. I to wszystko dla danych o wybuchających gwiazdach. Oby Rada Admiralicji miała z tego jakiś pożytek. Miałaś jakieś wiadomości od Kal Rigara? Wyliża się z tych obrażeń? Przesłał mi kilka słów. Wygląda na to, że w pełni odzyska zdrowie. Każde rozdarcie kombinezonu może się skończyć fatalnie. Rigar miał szczęście. Złapał stosunkowo niegroźną infekcję. Jak sobie radzisz z ponownym urządzaniem się na Normandii? Pasuje mi cisza. Ale brakuje mi starych znajomych. Inżyniera Adamsa, Presley'ego... Mi nie aż tak, ale rozumiem. Żeby tym statkiem rządził Cerberus. Jesteś pewna, że praca dla nich to słuszny wybór? Jestem pewna, że w końcu nas zdradzą. Tak. Będziemy na to gotowi. Ale trzeba działać mimo to w obronie wszystkich. Powiedz mi, jak mogę pomóc. Na razie muszę wracać do pracy. Dzięki, że do mnie zajrzałaś. No dobra. No i to jest chyba doskonały moment na koniec odcinka. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. A na razie trzymajcie się. Cześć.